Milionerzy z branży technologicznej i premier WoW wymieniają uprzejmości podczas wystawnej gali w Waszyngtonie, podczas gdy pracownicy Atlantic Council są wściekli. To jest wstawka do artykułu poświęconego przyznanej przez tą organizację nagrody pani premier Giorgi Meloni, która mając takie prawo, bo tam jest taki zwyczaj, wyznaczyła Elona Muska do wygłoszenia laudacji na cześć jej nagrody. To jest taki zwyczaj przyjęty z tego, co się przy honoris causa dzieje na uczelniach. I tutaj jest powtórka tego samego zwyczaju. Natomiast wściekłość pracowników to najprawdopodobniej sprawa związana z tym, że oto zaistniała za ich przyczyną oś zła, i której nie da się wymazać gumką. Natomiast polityko od razu zaznaczyło, że mamy do czynienia tutaj ze sprzeciwem wobec czegoś takiego, czyli że nie jest to do końca normalne. Ja nazywam się Piotr Zych, zapraszam do polityki wielkich obszarów, zapraszam dzisiaj do tematu o marży, o budowaniu przewagi, potęgi i kłopotach, w jakich znajduje się tak zwany Zachód, znajdują się szczególnie takie państwa jak Stany Zjednoczone i Niemcy. O Niemcach, jak już zapowiadałem, będzie oddzielnie, ale dzisiaj chcę pokazać pewien mechanizm, o którym dość często mówi Jacek Bartosiak, ale on go zawsze ujmuje w takim wielkim skrócie, gdzie trudno jest zrozumieć tak naprawdę, na czym polega cały ten wątek. To jest jak najbardziej związane z tym spotkaniem, które tutaj miało miejsce, dlatego że to jest efekt wcześniejszych spotkań pani Meloni z panem Elonem i oni tutaj się spotykali zarówno we Włoszech, w Rzymie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Niektóre z tych spotkań były spotkaniami w miarę publicznymi, inne były z kolei w cztery oczy. Jak to bywa przy takich spotkaniach, można powiedzieć, że dzielą się one na dwie takie sfery. Jedna to jest ta, o której nikt nigdy nikomu nic nie będzie mówił, ponieważ tam zostaną pewne decyzje podjęte dotyczące jakichś konkretnych ruchów związanych z biznesem i z polityką w jedną i w drugą stronę. Natomiast druga część, ta, która już jest bardziej jawna, którą tutaj było widać w czasie tej laudacji, a mianowicie chodzi o to, że Elon Musk podziela wartości pani Meloni. Generalnie rzecz biorąc jest osobą, która w ramach amerykańskiego działającego przedsiębiorstwa wymyka się pewnej zmowie, która ma najbardziej daleko idący wpływ na to, jaką politykę ekonomiczną, kulturową, cywilizacyjną realizują Stany Zjednoczone już od kilku dekad. Przemiana Elona Muska, który w końcu się tutaj wyłamał spośród tej całej głównej grupy oligarchów, globalistów amerykańskich, jest znamienna i ona się zadziała najprawdopodobniej, tego co mówią znawcy tego tematu, poprzez tragedię osobistą, gdzie na skórze własnego dziecka zobaczył, czym się kończy polityka, ta, która jest nam wciskana na wszystkie możliwe sposoby, czyli tak zwane wartości europejskie. Bo co ciekawe, w tym wystąpieniu Meloni zostało to w ten sposób ocenzurowane bardzo sprytnie, bo nie został ten tekst o wartościach europejskich w rozumieniu typowo konserwatywnym ocenzurowany, tylko zostało to potraktowane jako cytat bez żadnego komentarza, żeby przypadkiem nie podpaść tym, którzy ferują wyroki na temat tego, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. Ale wracając do istoty kwestii, to że Elon Musk zaczął się pewnym rzeczom przeciwstawiać z tego względu, że jego biznesy są biznesami opartymi również na tym, żeby przewidywać, jak pewne rzeczy będą się kształtowały w przyszłości. Z drugiej strony korzyści, jakie czerpie ze współpracy z Chinami i z rynkiem Unii Europejskiej, dają mu określone atuty, aczkolwiek największe atuty czerpie ze współpracy z rządem amerykańskim. Generalnie tutaj trzeba patrzeć przez pryzmat Pentagonu, to jest cały ten program rakietowy, satelitarny i inne z tym powiązane kwestie. Samochody elektryczne są ważne, ale one są sprawą, na którą Elon Musk skupia uwagę mediów, niespecjalnie pokazując, że te interesy, które ma, są zdecydowanie szersze i dalsze. No i wracając do Jacka Bartosiaka i do tego, do tej jego opowieści takiej, która pokazuje, że istotą, siłą państwa jest to, że
najsilniejsze państwo pobiera największą część marży z obrotu globalnego i to jest prawda, z tą jednak różnicą, że my musimy zobaczyć, w jaki sposób to się odbywa i kto tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych i komu tą marżę wypłaca. I tutaj musimy troszeczkę się cofnąć, jeśli chodzi o historię, ponieważ w wieku XX generalnie sprawa wyglądała tak, żebyśmy wzięli pod uwagę fabrykę ciągników, możemy ją wziąć tam w socjalistycznej Polsce, czy we Francji, Wielkiej Brytanii, czy w dowolnym innym kraju. To taka produkcja traktorów zaczyna się od tego, że jest kopalnia, która wydobywa węgiel, kopalnia, która wydobywa rudę żelaza, jest następnie huta, która z tego wytapia stal, potem jest walcownia, która wyrabia różnego rodzaju podstawowe części, potem jest system cały obrabiania, ale również są wylewane bloki do silników, i to w tamtym czasie odbywało się wszystko w jednym miejscu, w jednym kraju, czyli generalnie import był bardzo mocno ograniczony. No i potem jest fabryka finalna, w której te wszystkie wyprodukowane na miejscu elementy łączą się w całość, pojawia się ciągnik, który można kupić i tutaj powstaje marża, którą kasuje się na miejscu w kraju wytwarzania, bądź jest to towar, który jest eksportowany i wpływa marża z tytułu eksportu. Ale każda firma, każde przedsiębiorstwo, które na każdym swoim poziomie wytwarza poszczególny element, ma policzoną swoją marżę i generalnie suma tych marż pozostawała na miejscu we Francji, w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych. Kiedy w latach 80., tak naprawdę w latach 90., dokonano przewrotu polegającego na tym, że cała ta działanie, ten cały łańcuch został wyeksportowany za granicę, doszło do sytuacji, w której po pierwsze inwestorzy amerykańscy czy europejscy, którzy przenieśli swoją produkcję do krajów trzecich, głównie tutaj będziemy mieli na uwadze Chiny, żeby to uprościć, no to tam ze względu na zapotrzebowanie na przysłowiową fabrykę traktorów rozwinięto produkcję przemysłu wydobywczego, walcowni, produkcji elementów, które dają w sumie ten cały traktor. No i traktor wyprodukowany w Chinach po pierwsze dawał pierwszą korzyść polegającą na tym, że koszty pracy, koszty wytwarzania, koszty energii były niższe. To już była sama pierwsza premia. Następna premia była związana z tym, że nie istnieją tego typu sytuacje jak koszty społeczne różnego rodzaju, na które trzeba w ten czy w inny sposób płacić. No ale pojawił się z kolei problem, co z zyskiem, z tego względu, że na przykład Chiny no, nie były i nie są krajem, który pozwala tak łatwo zarobione pieniądze wytransferować z rynku chińskiego do kraju macierzystego. I tutaj trzeba było szukać różnego rodzaju okazji do tego, żeby to zrobić i jeszcze na tym zarobić. No otóż taka fabryka w Chinach traktorów zaczyna te traktory oczywiście sprzedawać na rynek wewnętrzny, więc to jest jakby pierwszy zarobek, pierwszy stopień. Drugi stopień to jest taki, że zaczyna je eksportować, no i również eksportuje do kraju macierzystego albo w komponentach, albo w całości, gdzie są one nabywane pod różnymi markami, ale generalnie podstawowe komponenty zostały wykonane w Chinach. No i tutaj pojawia się tak powiedzmy najprostsza część marży, ale ona też nie może być w całości przechwycona, bo zakład macierzysty jest przecież w Chinach, a nie w Stanach Zjednoczonych. Więc wybieg polega na tym, że Chiny zainteresowane eksportem pozwalają na to, żeby taka firma w Chinach nabyła różnego rodzaju towary i to nie muszą być towary z branży produkcji silników czy produkcji traktorów, to może być jak najbardziej zwykła, prosta konsumpcja. A jeżeli taka firma dogoduje się z tak potężną siecią handlową jak Walmart w Stanach Zjednoczonych, no to automatycznie powoduje, że wysyła tam towary zakupione w Chinach za pieniądze wypracowane w Chinach, więc mamy tutaj podwojenie, a na dobrą sprawę już potrojenie marży. Ale w dalszym ciągu ta marża nie może opuścić Chin do momentu, kiedy towary zakupione w Chinach nie lądują na półkach w sklepach Walmart. Tam oczywiście
towary chińskie nie mogą wejść do Stanów Zjednoczonych tak samo jak do żadnego innego rynku, poprzez to, że przyjedzie firma chińska i będzie sobie próbowała handlować, bo trzeba mieć dostęp do sieci sprzedażowych. Do sieci sprzedażowych będą miały dostęp firmy amerykańskie, które będą kupowały towary, które wytworzone zostały w Chinach przez firmy pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. I tutaj ostatecznie towar, który wyląduje na półkach amerykańskich, zostanie skeszowany, zostanie nabyty przez konsumentów amerykańskich i tu jest tak na dobrą sprawę zapłacenie właściwej marży, która jest na miejscu w Stanach Zjednoczonych. No i z tej marży można sfinansować, opłacić kredyty, które zostały zaciągnięte na tą całą inwestycję i dopiero tutaj możemy szukać no, tej wartości dodanej. Z tym, że kłopot polega na tym, że to amerykańscy konsumenci i amerykańscy pracownicy płacą tą marżę z tego prostego względu, że konsumenci, ponieważ kupują towary chińskie przywiezione tak naprawdę za amerykańskie pieniądze wypracowane na rynku chińskim, więc to nie są pieniądze, które zostały wytworzone w Chinach, pieniądze zarobione w Chinach i przypłynęły, tak już dla bardzo dalekiego uproszczenia, statkiem spakowane w walizkach do Stanów Zjednoczonych, tylko zostały po prostu zapłacone przez konsumentów Stanów Zjednoczonych na miejscu w Walmarcie czy w innych sieciach handlowych. Z drugiej strony, jeśli chodzi o koszty pracownicze, to jest to, że produkcja wyniesiona ze Stanów Zjednoczonych, zmiana warunków cenowych, które z powodu obniżenia kosztów produkcji, dostawy, powodują, że inne firmy amerykańskie muszą się albo przenosić również do Chin, albo muszą zwijać swoje interesy. Tak czy siak ludzie tracą pracę i zgodnie z zasadą, że zyski prywatyzujemy, problemy społeczne nacjonalizujemy, to ten interes świetnie działał. I teraz proszę zobaczyć, że mamy do czynienia z taką sytuacją, że określenie tak naprawdę do końca tego, które towary przyjeżdżają do Europy czy do Stanów Zjednoczonych jako chińskie i rzeczywiście są w 100% chińskie, na ile są tak na dobrą sprawę pod względem formalno-prawnym chińskie, natomiast na ile one tak naprawdę w cyklu obiegu kapitału amerykańskiego funkcjonują, to nie da się tak tego prosto rozdzielić, żeby można było tutaj wprowadzać sankcji. Dlatego ja już mówiłem wcześniej, że kwestia rywalizacji chińsko-amerykańskiej nie jest sprawą po pierwsze przesądzoną w tym sensie, że to nadaje bieg dziejom, które nadciągają, bo tutaj jest problem taki, że nie ma takiej możliwości, żeby w przeciągu jednej dekady Stany Zjednoczone mogły cały ten system powiązań zerwać, a głównym przeszkodą jest to, że bardzo potężne interesy, bardzo potężne firmy i ludzie z nimi powiązani z tego przecież żyją, w ten sposób budują swoje wpływy, również jeśli chodzi o politykę. I tutaj dotykamy kolejnej rzeczy, że w ogóle przeprowadzenie tego typu operacji w Stanach Zjednoczonych w końcu drugiej dekady XX wieku było możliwe, dlatego że tamtejsze uczelnie, które są generalnie rzecz biorąc prywatne, nie tylko z Harvardem na czele, no stworzyły całą doktrynę tego, że rozwija się biznes i Stany Zjednoczone na tym więcej zarobią, jeżeli dojdzie do tego transferu, no, wywiezienia biznesu, przemysłu do krajów tak zwanego trzeciego świata, czyli do Chin. No, efekt jest tego taki, po kilkudziesięciu latach, że oczywiście są sektory, które zarobiły na tym krocie. To jest generalnie sektor, który rozkręcił i przekonał establishment do tego sposobu realizacji interesów, a mianowicie on jest powiązany z rynkiem finansowym, z Wall Street, gdyż tam istotą rzeczy jest obracanie kapitałem, nieustanne poszukiwanie nowych możliwości, nowych rentowności dla tego kapitału, żeby kapitał pracował. W sytuacji, kiedy od drugiej połowy, końca drugiej połowy XX wieku system, w ogóle rynki finansowe cierpią na nadpłynności, no to poszukiwanie kolejnych atrakcyjnych inwestycji, no to jest po prostu clou tematu. W związku z tym przerywanie tego całego systemu łańcucha dostaw nie jest w pomyśli tym grupom interesów, które wywierają największy wpływ na amerykańskie działające przedsiębiorstwo i na politykę amerykańską poprzez zresztą system rezerwy federalnej, ale to jest o tyle skomplikowany temat, zresztą opisałem go w książce, w pierwszym tomie Polityki Wielkich Obszarów, Wojna i Władza,
żeby o tym w tej chwili mówić. Natomiast efekt końcowy jest taki, że Stany Zjednoczone zaczynają mieć bardzo poważne problemy natury egzystencjalnej i ekonomicznej, w sensie struktury większości ludzi, którzy mają problem ze znalezieniem pracy bądź ze znalezieniem pracy, która jest, pozwala Stanom Zjednoczonym tworzyć klasę średnią, bo to, co nie zostało, to zostało wytransferowane, to zostało właśnie wytransferowane między innymi z portfeli tych ludzi, dlatego że dzięki importowi taniemu z Chin takie sieci jak Amazon, ale nie tylko one, zaczęły poszerzać z kolei system sieciowy w Stanach Zjednoczonych, wykorzystując to, że mają dostęp do przewagi konkurencyjnej w niższej cenie produktu końcowego, co z kolei zaczęło powodować sytuację taką, że łatwiej w Stanach Zjednoczonych było zostać miliarderem niż multimilionerem, ponieważ bardzo wiele firm średnich zostało w ten sposób skasowanych, zbankrutowanych. A opowieści tego, że można się przestawić na inną działalność gospodarczą, to są, proszę Państwa, też jakby temat na inną rozmowę, ale to nie jest sytuacja taka, że ktoś, kto wyrabiał przysłowiowe rowery przez lat 20 i rynek mu się właśnie skończył, bo nie sprzedał ani jednego roweru w ciągu tygodnia, dwóch tygodni, czy w ciągu nawet roku, czy dwóch lat, znajdzie sobie nową niszę do prowadzenia biznesu, no chyba że zostanie kelnerem w jakimś amerykańskim pubie, co było i jest najczęściej występującym scenariuszem. Stąd Stany Zjednoczone mają taki bardzo potężny problem, gdzie z jednej strony w liczbach wygląda to bardzo pięknie i fajnie, natomiast generalnie rzecz biorąc jest słabo, bo pomimo tego, że Stany Zjednoczone się wciąż jako ogólnie ekonomia amerykańskie dzielnice rozwijają, są najbardziej w dalszym ciągu dynamiczną gospodarką na świecie, to z drugiej strony podstawy, czyli źródła tej gospodarki zaczynają bardzo gwałtownie wysychać, no i tutaj się zaczyna robić bardzo poważny problem. No i jeżeli ktoś patrzy na swój biznes w dłuższym okresie niż tylko zrobienie następnych kilku ruchów, no to generalnie zaczyna być bardzo tą sytuacją zaniepokojony. Elon Musk oczywiście nie jest zwolennikiem tego, żeby jego biznes został z powodu radykalnych ruchów w Chinach skasowany, bo on zostanie skasowany, jeżeli władze chińskie taką decyzję podejmą, że po prostu on przestanie być właścicielem, natomiast te firmy będą tam jak najbardziej dalej działać, zmienią tylko albo nawet nie branding, pod którym występują. Więc chodzi o to, żeby cały ten system szaleństwa, który działa w Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych, zacząć go wyhamowywać, kierować. Zresztą ta wypowiedź ostatnio, o której mówiłem, Donalda Trumpa, no też jest jakby, i to ja bym się spodziewał, bezpośrednią skutkiem rozmów z Elonem Muskiem na temat tego, co wielu ludzi, menadżerów w Stanach Zjednoczonych myśli o tym, jak powinno to wszystko funkcjonować, że amerykańskiego biznesu i amerykańskiego państwa tak naprawdę nie stać jest na daleko idącą konfrontację z Chinami. Można próbować je tam na różnych elementach powstrzymywać, ale trzeba znać granice, ponieważ no, może i Chiny by zostały jakoś tam bardzo mocno uszkodzone, ale generalnie liczy się to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych dla samych Amerykanów. I stąd jest ten wielki ból zębów, jaki w polityce amerykańskiej już od dość dawna występuje. To jest między innymi powód, dla którego jest brak perspektywy, w jaki sposób Ameryka ma odzyskać swoją pozycję, którą miała w XX wieku, kiedy była to ona fabryką świata, usługodawcą świata, krajem, w którym pojawiają się wszystkie nowe technologie. To znaczy nie chodzi o to, że muszą być w Stanach Zjednoczonych wymyślone, ale chodzi o to, że one tam są urynkowione, tam wchodzą do masowego używania i zmieniają otoczenie Stanów Zjednoczonych, jak i same Stany Zjednoczone. Więc tutaj dochodzimy do tego elementu, tego momentu, żeby zrozumieć, w jaki sposób to działa. I dlatego dla Elona Muska konserwatywne poglądy stają się coraz bliższe, dlatego że w którymś momencie, jeżeli ten kurs nie zostanie w odpowiednio elastyczny sposób zacznie być korygowany, no to będzie kolejny wielki kolaps, no i oczywiście
ludzie, którzy prowadzą tak wielkie interesy, poniosą największe straty, a z drugiej strony pytanie jest, czy jest dokąd wracać, to znaczy, czy Ameryka jest w dalszym ciągu krajem, w którym warto jest robić interesy, z tego prostego względu, że zakres regulacji, który wprowadza właśnie amerykańskie działające przedsiębiorstwo, czyli tych wszelkiego rodzaju różnokolorowych przywilejów dla tak zwanych społecznie upośledzonych, wywołuje sytuację, w której jest problem, skąd brać ludzi, którzy są w stanie w odpowiedni sposób pracować, ludzi, którzy są zainteresowani tym, żeby tworzyć swój dobrobyt, a przez to, żeby tworzyć dobrobyt w całości, no bo jeżeli struktura społeczna się rozjeżdża, jeżeli ona się rozpada, no i generalnie zanika coś takiego jak dziedziczenie, również w tej formie jak najbardziej ekonomicznej, ale tutaj chodzi przede wszystkim o dziedziczenie pewnych umiejętności, kompetencji i pewnej społecznego wyrobienia takiego, że no potrafimy sobie dawać w życiu radę, no to zawsze było przypisane do klasy średniej. Pauperyzacja klasy średniej powoduje, że po pierwsze tak zwana klasa, w cudzysłowie, robotnicza przestaje mieć aspiracje do tego, żeby się przebijać na wyższe poziomy statusu społecznego i ekonomicznego. Z drugiej strony nie wytwarza to kolejnego napędu o to, żeby no, czynić kraj lepszym poprzez wymyślanie jakichś nowych, lepszych rozwiązań. Zaczynamy się zajmować zwalczaniem skutków postępującej destrukcji. No i to, co dzisiaj wygląda na to, że jest dobre, fajne, bo my lubimy łatwe życiowe rozwiązania, to przypomnę, że jedno z takich podstawowych tabu, o którym się nie mówi, to są skutki powszechnie występujących rozwodów, rozpadających się rodzin, poczucia tymczasowości, które prowadzi generalnie rzecz biorąc do poczucia bezsensu własnego życia. To jest temat bardzo trudny ze względów psychologiczno-społecznych i przede wszystkim ideologicznych, no ale też zakorzeniony jest bardzo mocno w tym, jak rynek zmienia system wartości, o czym będzie oddzielnie, ponieważ to, co pokazałem, to jest tylko jedną odsłoną złożoności tego problemu, pod nią jest kolejna. No i generalnie większość ekspertów na tym poprzestaje, tłumacząc, jakie są zależności ekonomiczne pomiędzy różnymi rynkami, pomiędzy różnymi graczami na tym rynku, natomiast nie mierzą się z tematem, jakie skutki pewne rzeczy wywołują, bo one są nie tylko w wartościach rynkowych, ale również w wartościach cywilizacyjno-kulturowych, zmieniających naszą optykę, nasze widzenie świata. Można zatem mieć depresję, nie wiedząc, skąd żeśmy na siebie na przykład takie przekleństwo ściągnęli. Także Elon Musk i pani Giorgia Meloni, premier Włoch, no to rzeczywiście jest oj zła, dlatego że oni próbują, nie są zresztą jedyni, organizować wokół siebie takie środowisko, które będzie zmierzało, zresztą robi to cały czas, do tego, żeby być częścią tej przeceny, o której mówię, że się już właśnie zaczęła. Ten system wariactwa, który się nam cały czas napędza, będzie oczywiście w wyniku nadchodzącego wielkiego kryzysu, to jest kwestia tylko, kiedy się to zacznie, będzie miał on zwyczajnie miejsce i my będziemy za to płacić, jak mówiłem to ostatnim razem, my jako zwykli zjadacze chleba. A naszą współwiną jest to, że generalnie na to przyzwalamy. Ja mam zawsze takie pytanie do zwolenników tak zwanej trzeciej drogi. Jaka jest możliwość głosować na polityka, który pierwsze co mówi przy problemach polskiego przedsiębiorstwa, że należy je zamknąć, bo jakiś komisarz europejski sobie tego od nas oczekuje i mało tego, to on zyskuje zwolenników na to, żeby ludzie potracili pracę. Przecież jutro to może dotyczyć każdego z nas. I to jest jeden z kandydatów na prezydenta. Uchowaj, Panie Boże, ale to my decydujemy w ostatecznym rozrachunku, komu będziemy stawiać te kreski, a komu nie. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do lajków, zapraszam do komentarzy i zapraszam do moich książek.